witam wszystkich serdecznie na Juras blogu. Jeszcze raz. Witam wszystkich serdecznie na Juras Betce w blogu. Jesteśmy w Legionowie pod ratuszem, gdzie trwa aktualnie akcja krwawego sportu. Inicjatywy, którą założyłem kilka tygodni temu, znaczy założyłem, no wrzucając się w indie filmik troszeczkę do internetu, nie spodziewałem się takiego odzewu i kilka tygodni później wraz z partnerami naszej akcji Legionem, tutaj działającym w powiecie legionowskim Legion HDK, Lubię Pomagam, Krewcy Legioniści, razem zrobiliśmy coś, co przerosło nasze oczekiwania, bo tłum ludzi w ambulansach gotowych oddać krew, tłum ludzi również na naszym pikniku, który dzieje się za ratuszem, także krwawy sport, pierwsza krew w akcji. Widzimy, przyjechał właśnie kolejny bohater, kolejna gwiazda naszej akcji krwawego sportu, Paweł Nastula. Jak widać, nie tylko wielki sportowiec, ale również celebryta, także zapytajmy, jak to jest być celebrytą, bo widzicie, tłum ludzi do zdjęć i autografów wciąż się powiększa. Zapraszam. Nikogo nie zabieramy. Nie zabieramy. Paweł, ja tylko jedną, jakbyśmy mogli tutaj do JurafBC vloga. Jak to jest być celebrytą? Nie wiem, bo nie jestem celebrytą. Dziękuję. Paweł Nastula, KSW-29. Zwycięstwo? Zwycięstwo. Koniec tych polsatowskich kurtuazji. Paweł, co się wydarzy w klatce? No cóż, no będzie ostra walka. No. Powiem szczerze, że dawno się tak nie przygotowywałem jak w tej chwili. Naprawdę bardzo, bardzo sumiennie i robię wszystko to, co muszę, żeby wyjść na walkę, wytrzymać te 2 razy 5 minut, tą dogrywkę 3 minuty, aczkolwiek wydaje mi się, że tej dogrywki nie będzie. Krwawy sport? Znaczy, chciałbym, żeby nie był, bo to źle wygląda w telewizji, no ale może być. Życzymy oczywiście jak najbardziej zwycięstwa i dzięki, Paweł, że wpadłeś do nas na akcję. Nie lubię pożegnania, więc skoncentruję się przede wszystkim na podziękowaniach. Podziękowaniach dla wszystkich, którzy odwiedzili nas na naszej pierwszej terenowej akcji, którzy oddali razem z nami krew. Wciąż do godziny 15, a jeszcze mamy dobre 2 godziny, będzie trwała zbiórka tej krwi w naszych ambulansach. Jak widzicie, za mną cały czas pokazy aktualnie capoeira, ale tych pokazów będzie zdecydowanie więcej, także wielkie dzięki i wielkie ukłony dla wszystkich, którzy nas odwiedzili i podwójne ukłony dla tych, którzy oddali z nami krew. To pierwsza akcja terenowa krwawego sportu, ale nie ostatnia, także mam nadzieję, że będziecie kolejne oglądać również w Juras BC i vlogu.